Szanowni Państwo, w sobotę odbyła się konwencja wyborcza Prawa i Sprawiedliwości, na której poparty został kandydat Prawa i Sprawiedliwości w wyborach prezydenckich Andrzej Duda, pan prezydent Andrzej Duda. Roboczo-publicystycznie możemy sobie nazwać tą konwencję pod tytułem 2 miliardy, bo tyle z budżetu państwa w tym roku pójdzie na telewizję publiczną i widzimy, jak skuteczne to jest, bo w wiadomościach aż chyba 15 czy 20 minut poświęcono tejże właśnie konwencji. Konwencja była zamknięta, o czym wszyscy mogli się przekonać, bo nawet część zwiezionych na tą konwencję polityków Prawa i Sprawiedliwości nie była w stanie wejść na tą konwencję. Natomiast ważne jest to, kto na tej konwencji był i kto na nią wszedł i kto ją organizował. Bo widzieliśmy wielkie show, bardzo ładne obrazki i kto je organizował? Według informacji medialnych pani Plakwicz i pan Matczuk. To jest zdjęcie pana Matczuka z panem prezydentem z chwili przed tą konwencją. Kto to jest? Państwo, pani Plakwicz i pan Matczuk to są ludzie, którzy byli założycielami spółki Solvere i byli bardzo mocno zaangażowani we współpracę z Polską Fundacją Narodową, między innymi w kampanię, tak zwaną kampanię Sprawiedliwe Sądy, której celem było oczernianie sądów. Pamiętamy, jak wyglądał początek funkcjonowania Polskiej Fundacji Narodowej. To wszystko wyglądało jak jakiś przekręt. I faktycznie ja tą sprawą zajmowałem się dłuższy czas, ponieważ w czasie, kiedy pani Plakwicz i pan Matczuk byli właścicielami czy zarządzali spółką Solvere, także pracowali w KPRM-ie, byli dyrektorami w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Ja w tej sprawie złożyłem zawiadomienie do prokuratury i to jest postanowienie prokuratury, w którym prokuratura postanawia odmówić wszczęcie postępowania w tej sprawie. Ale co jest najciekawsze w całej tej sprawie, to to, jak prokuratura uzasadnia odmówienie tego wszczęcia postępowania. Przeczytam ten fragment. Wskazać należy, że pani Anna Plakwicz i pan Piotr Matczuk w tym okresie posiadali 60% udziałów w Solvere, co stanowi powyżej 10% wszystkich udziałów i tym samym naruszyli artykuł 4 punkt 5 ustawy antykorupcyjnej. Ponadto wyżej wymienieni we wskazanych okresach pozostawali w zarządzie spółki, czym naruszyli artykuł 4 punkt 1 ustawy antykorupcyjnej. Jednakże z uwagi na fakt, że pani Anna Plakwicz i Piotr Matczuk przestali pełnić funkcje publiczne, nie ma prawnej możliwości zastosowania wobec sankcji z artykułu 5 ustawy antykorupcyjnej. To jest to uzasadnienie prokuratury o wszczęciu postępowania. Czyli generalnie całość, co zrobiła w tej sprawie prokuratura, polega na tym, że poinformowano najprawdopodobniej KPRM, że takie postępowanie się toczy. Oni zostali zwolnieni, sprawa stała się bezprzedmiotowa i wrócili. Tacy ludzie najprawdopodobniej są odpowiedzialni teraz za konwencję wyborczą, która była, na której zaprezentowany był Andrzej Duda. Proszę bardzo, ja w tej sprawie też pisałem do Prawa i Sprawiedliwości, żeby udostępnili mi wszystkie umowy, które zostały ze spółką Solvere zawarte. Prawo i Sprawiedliwości nie odpowiedziało mi na to w terminie, w związku z tym złożyłem do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wniosek w tej sprawie i proszę, tutaj jest wyrok, w którym Prawo i Sprawiedliwości zostało, że tak powiem, zobowiązane do udostępniania tych informacji. Tak to mniej więcej wygląda. Prokuratura uważa, że złamano prawo, że pani Plakwicz i pan Matczuk to były osoby, które złamały prawo. Ale to jest oczywiście nie wszystko, kogo mogliśmy zobaczyć na zamkniętej konwencji Andrzeja Dudy. Mówię zamkniętej dlatego, że nie wszyscy nawet zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości mogli wejść na tą konwencję, czyli osoby, które się tam dostały, były bardzo dobrze wyselekcjonowane. Proszę, tutaj za Andrzejem Dudą bezpośrednio stoi pan Sokołowski. Bardzo ładne ujęcie, widać, bardzo ważna tutaj też dla pana z TVP Info. Proszę bardzo, bo to bardzo, bardzo dobre ujęcie. Tutaj mamy jeszcze takie zdjęcie, też dobrze widać. Też widzi pan dobrze, TVP, wszyscy widzą. Ale to nie jest jedyne, tu też, żeby dobrze było widać, pan Sinnicki też. Bardzo sympatyczni panowie, którzy stoją za Andrzejem Dudą, to są Wszechpolacy. Proszę bardzo, tutaj pan Sokołowski. Proszę bardzo. Ten pan to jest pan Marian Kotleba.
lider słowackiej partii, którą BBC w ogóle uważa za neonazistów. Takie ma ładne zdjęcie też. Za Andrzejem Dudą stał, żeby też tak. A tu są obaj panowie, którzy palą kukłę Ryszarda Petru. Obaj panowie, jak pan widział na zdjęciach, stali za Andrzejem Dudą, weszli na tą konwencję zamkniętą, nie każdy mógł wejść, nawet zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości, nawet kandydaci na radnych nie byli w stanie wejść na tą konwencję, a obaj panowie krok za krokiem za Andrzejem Dudą. No więc pytanie, panie ministrze Brudziński, Joachimie Brudziński, skąd pan bierze tych ludzi? Czy to nie jest tak, że jak pan był ministrem spraw wewnętrznych, to pan miał dostęp do wszystkich organizacji ekstremistycznych i tam sobie pan wyłapał te najbardziej smakowite kąski, których można wykorzystać jako bojówkarzy i teraz pan chce z nimi zrobić kampanię? No to jest pytanie do pana Joachima Brudzińskiego, który bardzo aktywnie ostatnio zaczął działać na Twitterze. Czy to są faktycznie zrekrutowani przez pana, panie Brudziński, ludzie do kampanii pana Andrzeja Dudy? Ale mówiąc już zupełnie poważnie, oczekujemy, żeby się pan Joachim Brudziński od tych ludzi po prostu odciął, bo widać wyraźnie, że oni są po prostu zaangażowani w kampanię Andrzeja Dudy. Tak samo jak spółka Solvere. Konwencja była zamknięta, oni wszyscy byli na sali, byli cały czas z Andrzejem Dudą i nie ma żadnych wątpliwości, że to są ludzie, którzy są zaangażowani w kampanię Andrzeja Dudy. Więc oczekujemy, panie ministrze, który bardzo aktywnie teraz działa na Twitterze w tej sprawie, żeby po prostu pan powiedział, że oni już przy Andrzeju Dudzie nie stoją. Jeśli są jakieś pytania. Czy kandydatka na prezydenta, no tak jak Babuńska, powinna pytana o swoje dokonania odpowiadać, a co pan stworzył? Musiałbym usłyszeć całą tą wypowiedź, bo ja widziałem, że to była odpowiedź na to, jak uspokajała osoby, które gwizdały na tym spotkaniu i to spotkanie, że tak powiem, się potem uspokoiło i faktycznie spokojnie odpowiedziała na to pytanie, więc myślę, że to jest odpowiedź krótka. Natomiast konferencja prasowa jest bardzo jasna. Ci ludzie stoją za Andrzejem Dudą. Czy tacy ludzie powinni stać za Andrzejem Dudą? Odpowie mi pan... Nie. Teraz ja pana pytam. Ja jestem dziennikarzem. To ja pana pytam, bo pan z moich podatków, że tak się wyrażę, są przekazywane informacje. 2 miliardy na TVP w czasie, kiedy na onkologię brakuje pieniędzy. Czy takie osoby powinny stać za Andrzejem Dudą? Jest pan dziennikarzem. No widzi pan. Czy są jakieś inne pytania? Dlaczego nawet poseł z lewicy Tomasz Trela mówi kandydatka wpadka o Małgorzacie Kidawie-Błońskiej? To są ludzie, którzy palili kukłę Ryszarda Petru. Oni stoją za Andrzejem Dudą, żeby pan miał dobre ujęcie. Proszę bardzo. Zrobicie o tym reportaż? Dziękuję bardzo. Jeśli można jeszcze. Opinię publiczną bardziej jednak niż ci wszechpadacy, nawet palący czyjąś kukłę, bulwersuje gest Lichockiej. On stał się symbolem czegoś takiego w Sejmie, przynajmniej w debacie o takiej temperaturze nie było. I rzecz dotyczy oczywiście tych 2 miliardów, pan też o tym mówił na briefingu, które poszły zamiast na onkologię, to na telewizję państwową. Chciałem spytać, czy w programie pana kandydatki Platformy Obywatelskiej na prezydenta znajdzie się postulat wprowadzenia, czy obietnica wprowadzenia, bo prezydent ma ustawę, ma inicjatywę ustawodawczą, możliwości realnej odwoływania posła w trakcie kadencji przez wyborców? No to jest bardzo trudna zmiana, bo to jest zmiana, która dotyczy też materii konstytucyjnej. Więc no to byśmy musieli o tym bardzo poważnie porozmawiać. Myślę, że w tej sytuacji dużo ważniejszym jest, bo ja nawet specjalnie nie mówiłem o geście pani Anny Lichockiej, bo wszyscy widzieli, no taka jest twarz Prawa i Sprawiedliwości, taka jest twarz tej polityki, którą posłowie Prawa i Sprawiedliwości prowadzą. Dużo ważniejszym jest jednak to, żeby te 2 miliardy, które zostały przekazane na telewizję publiczną, jednak przekazać na onkologię. Już naprawdę spuśćmy zasłonę milczenia. Wszyscy widzieliśmy, jak się zachowywała, jakim triumfalizmem siadała pani posłanka Lichocka. Ważniejszym teraz jest to, żeby jednak te 2 miliardy z pieniędzy publicznej nie były przekazane na TVP, tylko na onkologię czy na służbę zdrowia. Dziękuję bardzo.